Dam Ci tylko taki przykład. Wójt gminy Terespol, która gmina uznana była za najlepszą gminę w Polsce swego czasu, osiąga najlepsze wyniki ekonomiczne prawie że w całym kraju. Jest wiceprezesem Związku Gmin Polskich. Jest myśliwym. W innym kole był warszawskim i napisał do nas podanie do koła. Wydawałoby się, że osoba ze wszech miar bardzo porządna, że jest bardzo, w kole byłaby pożądana. Na terenie gminy Terespol mamy część obwodu. Wszystko przemawiało za tym, żeby go przyjąć. Starosta Bialski, Łazowski do mnie dzwonił wielokrotnie w sprawie jego przyjęcia. Były naciski wewnątrz w kole kolegów na to, żeby go przyjąć. Ale zarząd postanowił go nie przyjąć, bo wokół jego osoby były takie opinie, które jemu, dla niego nie były korzystne. I nawet zarzuty były stawiane, szczególnie zawsze mnie, że to ja byłem przeciwko i dlatego on został nieprzyjęty. Dzisiaj ci sami koledzy, którzy byli za jego przyjęciem, mówią inaczej. Także zawsze trzeba brać na wywiad, robić okiem. Ja nie mówię, abstrahuję od Twojej osoby, bo nie może, to nie chodzi o Ciebie. Tu chodzi o to, że my musimy dbać o to, żeby w kole była dobra atmosfera, żeby po prostu nie było sytuacji takich, jakie były jeszcze, jak byli inni myśliwi u nas w kole, którzy też zachowywali się nie w porządku. W okresie ochronnym strzelali lochy i to, proszę Ciebie, wielokrotnie. Nie zawsze się udało ich, że tak powiem, złapać na gorącym uczynku, ale takie sytuacje po prostu były. I my na to patrzymy, ja patrzę na to przez pryzmat przede wszystkim dobrej atmosfery w kole. A dobra atmosfera w kole będzie wtedy, kiedy Twoja osoba, czy każdego innego stażysty, będzie akceptowana przynajmniej w 80%. Czasami prezes czy zarząd koła musi się postawić kołu i powiedzieć tak. Przyjmiemy wbrew Waszej opinii, bo zarząd widzi to inaczej, że widzi to, widzi to, widzi tamto, jakieś korzystne sytuacje dla koła. I tutaj